Cześć, witajcie, z tej strony Erch, a to jest kolejny odcinek Bulwarówki, czy też nowości i wiadomości z frontu. Jest ze mną Zigi. Z kanału Grotordeli, witajcie. Czy jakkolwiek to się u ciebie nazywa na twoim kanale? Dokładnie, czy jakkolwiek to się nazywa. I dzisiaj zaczynamy od razu od Rumor Engine. Tak więc jest. Zigi, oddaję ci, chciałem powiedzieć kamerę, ale chodziło mi o mikrofon. Mikrofon do studia, mikrofon, głos do studia oddajesz, do drugiego Dokładnie. Studia. Drugi głos ze studia twierdzi, że to na pewno będzie coś do Sigmara i na tym skończę. Do Age of Sigmar w sensie. I na tym skończę. Ewentualnie do Harrow Deep, czyli nowej gry planszowej z serii Warhammer Underworlds. Jest to jakiś, nie wiem, to jest jakaś lampa bardzo zdobna z jakimś płomieniem warpowym czy coś w tym stylu. Chust wie, co to jest, ale coś tam wychodzi z tego, więc jest szansa, że to będzie jakiś łowca demonów, albo sam jakiś demon gdzieś będzie się przepleplatał, albo będzie to jakiś element na większej podstawce, tak jak są często robione te podstawki teraz do Sigmara, że dużo modeli jest na jednej podstawce, nie? I tam mają jakiś tych swoich bossów, i to jest taka właściwie mała dioramka. To może być też coś takiego, na przykład, bo to samo w sobie tak chyba za mało mówi. No i koleś chodzący z lampą na przykład, no to tak średnio, nie? Znaczy, ja bym szczerze mówiąc obstawiał, że to może być kolejna nowość do tych wampirów, które teraz wypuszczają, ze względu takiego, że zauważ, że na tej, ta lampa jest taka, powiedzmy, no taka dosyć wampirkowa i jeszcze zauważ, że tam są takie malutkie czaszki. Więc pasuje A mi to trochę klimatem. Czaszki. Pasuje mi to trochę klimatem do nich, ewentualnie pasuje mi to też do Nighthauntu, bo no, oni tam lubią takie rzeczy tam nosić gdzieś tam na plecach czy coś. Faktycznie, podniosą sobie, powiększają sobie teraz faktycznie. Nighthaunty? W sumie tak, w sumie też mogą być, też może być, no nie jest to takie głupie, no też może być, faktycznie. Tak czy inaczej, jakby... co wy myślicie, co to może być? Napiszcie nam w komentarzach, byśmy mogli sobie przeczytać, co według was to jest. No niech zróbmy sobie konkurs i zobaczymy, co, bo tak zawsze zgadujemy, ale sami zgadujemy, rzadko kiedy wy coś piszecie na ten temat, więc... Dajcie nam znać, co wy myślicie na temat tej plociuchy i co to może być. Wpiszcie swoje te zgaduj zgadule w komentarzach. Dokładnie. Idziemy do następnego, bo dzisiaj jesteśmy w dziwnych warunkach. No i mamy pierwszy Warzone Octarius, książka pierwsza. Jest to książka, którą będziemy musieli zakupić, aby otrzymać, co? Aby otrzymać zasady do tyranidów, nowe zasady do tyranidów. Książka nazywa się Rising Tide, czyli wznoszące przypływy, czy jakoś tam, jakkolwiek. No i mamy oczywiście kodeks tyranidów, z tego co widać, nadchodzi. Bo wyszedł już kodeks tyranidów w 9? Chyba nie. Nie, jeszcze nie. No właśnie, więc najprawdopodobniej nadchodzi. No i co? Dostajemy parę ciekawych zasad, parę ciekawych miksów. Na przykład Synaptic Hive Blades, czyli wszystkie jednostki, które mają Bone Swords albo Monstrous Bone Swords, czyli kościste miecze albo ogromne kościste miecze. Po prostu po angielsku brzmi to dużo fajniej. Jeśli atakują tymi kościstymi mieczami lub ogromnymi kościstymi mieczami, to przeciwnik, który jest bity po łbie lub ma odcinane członki, nie może wykorzystywać swoich inwuli. Więc jest to dobre na wszystkie armie, które na tych inwulach opierają się, czyli na wszystkich armiach, moim zdaniem, elitarnych, które mają tam, jak wiesz, 3 plus save'a, 3 plus inwula, feel no pain'y i tak dalej, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne. No chociażby też na demony, nie? Też jest dobre, bo demony chyba mają... To zaboli. Kastodes, tak, mogę... dokładnie. Tak, może to zaboleć Kastodes ze względu takiego, że ta armia tak naprawdę żyje na tym swoim, znaczy na razie jeszcze żyje na tym swoim 3++ od Storm Shieldów, bo oni jeszcze mają stare zasady w sumie, dla Storm Shieldów im to zostawili, a w nowym kodeksie też już będą mieli 4+, znaczy takie są przynajmniej plotki. Albo nie będą mieli w ogóle, nie? Nie, no będą mieli 4+. Znaczy w sensie tutaj 4+. Walcząc z trenami. Aha, tak. Tutaj pewnie ściągniesz im AP i jeszcze pewnie walniesz jakimś AP3. Tak obstawiam, że te miecze będą miały takie AP3. No ktoś musiałby zajrzeć w zasady. Także pewnie tak. Może być zabawnie. Może być wesoło. Właśnie Kastodes właśnie boją się bardzo takich rzeczy jak na przykład Nightbringer, który to właśnie ściąga między innymi Invula. Mhm. I ma gdzieś po prostu takie save. Tak, tak, tylko że też Nightbringer jest jeden, a tutaj no może być tego sporo. No i zasada, która jest... Zajęła nam chwilkę czasu, żeby zrozumieć. Jedyne jej zastosowanie, jakie widzimy, to w przypadku, kiedy mamy armię złożoną z dwóch różnych fleetów, czyli z dwóch różnych
Jak to się po polsku by powiedziało? Flota rój. Rój, tak, flota, flut rojów tyranidów. No nasz warlord, który na przykład jeśli jest wybrany, no załóżmy z Krakena, a większość jednostek albo jakaś konkretna jednostka, która nie, nie, jest... Nie, bo musi być z Lewiatana. Bo to jest dodatek dla Lewiatana. Nie. I zamieniasz mu jakiekolwiek słowo... Replace all instance of Highfleet's keyword. No właśnie. Z Lewiatanem. Z Lewiatanem, tak. Czyli jeśli masz Warlorda, który ma Warlord trait z Krakena i masz jednostkę, którą chciałbyś, żeby on ją zboostował tym krakenowym... A, dobra, okej. Okay. Tak, rozumiesz? Dobra, dobra. To on wtedy możesz mu... Tak. Możecie mu na tą turę Battle Round zamienić mu ten jego keyword, czyli na przykład Kraken, zamienicie mu na Leviathan i on w tym momencie może boostować jakąś inną jednostkę z Highfleet Leviathan, którą ma w pobliżu. O tyle to jest fajne, że jeżeli macie dwie mocno bijące jednostki i załóżmy, nie wiem... Nie wiem, no nie mam pojęcia. Jest, nie gram tyranidami, więc nie wiem, jakie może mieć te keywordy, ale jeśli ma keyword taki, że dana jednostki w 6 calach mają plus 1 do ataku na przykład, no i na przykład zginą mu już jednostki, które były z Krakena, to możecie mu dać taki to takie coś i po prostu w tym momencie on będzie miał, zmieni mu się to na Leviathan i będzie wspierał te jednostki z Leviathanem, tak? Tak, to jest jedna rzecz, którą wymyśliliśmy. Znaczy, tak wiesz co, ja teraz jeszcze pomyślałem sobie tak, że wtedy będą też korzystać z doktryny, jaką ma Leviathan. Nie wiem, jaką ma doktrynę. Okej. Okay. No bo będzie korzystał jeszcze właśnie z tej jakby podstawowej, nie? Bo będzie miał keyword floty roju Leviathana, także... No tak, w sumie tak. Nie wiem, co to robi, ale... Może ludzie nam powiedzą w komentarzach. Dokładnie. Bardzo sytuacyjne. Wygląda mi to na bardzo sytuacyjne. Śniegu wywołujecie do tablicy. Powiedz nam, o co tu chodzi. Dalej mamy Swarm Leadera, zasadę Swarm Leader, które... Strategem, tak? Swarm Leader, który wszystkie jednostki Leviathan Infantry, Leviathan Beast i Leviathan Swarm w 9 celach od Warlorda na przykład mogą dostać... mogą przerzucać wszystkie ataki. No i to na przykład jest to, na przykład, nie? Że zamieniasz mu jego keyword na Leviathan i rzucasz coś takiego jeszcze na niego. I wszyscy mogą sobie w jego okolicy przerzucać wszystkie jednostki, nie? Wszystkie jednostki mogą sobie przerzucać hitrolly. Więc to jest akurat dobre. No, wiadomo, że tyranidzi będą szli do walki wręcz, więc raczej tych hitrolli może być tam dużo. No i mamy coś już do krucjaty. Nie powinniśmy tego omawiać, ale w sumie czemu nie? Możecie zakupić sobie taki requisition w każdym momencie i wybieracie sobie jedną jednostkę tyranidów jakiegokolwiek High Fleetu z waszego Order of Battle, czyli tam, nie wiem, czy kojarzycie, ale tam możecie sobie wybrać, jakie jednostki macie w zanadrzu, że tak powiem, która nie ma żadnych Battle Scars i ta jednostka traci wszystkie Battle Traitsy i tak dalej. No, oczyszczacie sobie wszystkie plusy i minusy, chyba z tego, co rozumiem, tej jednostki, bo krucjacie jest coś takiego, że jednostki mogą dostać bonusy i dostać takie kary, że tak powiem, więc czasami dostają coś dobrze, czasami dostają coś źle. No i to jest wszystko, więc mamy pierwsze... Znaczy tutaj no. Jeszcze dodam, bo tutaj na końcu masz, że za każdy battle trait, który został stracony, możesz wybrać nowy battle trait. No tak, okej, no dobrze, no tego nie dopowiedziałem. Jest takie wyczyszczenie po ustawieniu sobie od nowa, nie? Mhm, dokładnie. Ale tracimy wszystkie battle scary tracimy. A nie, nie, ona nie może mieć żadnych battlescarów. Nie może mieć battlescarów, może mieć battle trait, ale załóżmy, że wybraliśmy źle, możemy sobie wybrać je jeszcze raz. Okej, okay. I dlatego są Adapt Warrior Organisms, tak? Czyli mogą się adaptować, dostosowywać. Do sytuacji. Do sytuacji, czyli coś się zmieniło, na przykład gramy z kimś innym, no to pyk, pyk i zmieniamy, nie? Dobra, i chciałem powiedzieć, to są pierwsze zasady z tego nowego, z nowej książki Warzone Octarius i zaraz dojdziemy do drugiej serii zasad, ale zanim tego dojdziemy, to mamy jeszcze newsa z 11, czyli chyba z poniedziałku, że będzie Warhammer Day w tym październiku i ciestem będzie pewnie online całkowicie, nie wyobrażam sobie, że było inaczej. W każdym razie mają dwie nowe figurki, które wypuszczają i pierwszy to jest jakiś Lojtek, czy Kapitan, czy Hust, wie co to jest, do Primarisów. No i wygląda sobie spoko, natomiast już jest dużo hejtu na internecie z tego powodu, że on wygląda bardzo
bardzo niewyjątkowo. Mogę ci przerwać? Walcz z nim, bij go po głowie. Komedia, żal, pogarda. No powiedz dlaczego. To jest jeszcze, spójrz na tarczę, tam jest napisane Indomitus. No bo tak namalowali pewnie. Nie, znaczy no tak, ale to jest śmieszne, bo chodzi najbardziej o to, że generalnie ten Lojtek wygląda dosłownie tak jak kapitan z Indomitusa, tylko ma na sobie mniej szczegółów i nie ma takiego hełmu fajnego. No i tarczę też ma mniej fajną, ale dosłownie pozę ma praktycznie identyczną, oprócz tej prawej ręki, bo tamten z Indomitusa po prostu miał tę rękę wyżej, inaczej ustawioną. Ale tak. Poza tym to wygląda prawie jak 1:1, tylko zabrali mu dużo tych jego szczegółów, jakie miał na zbroi ten z Indomitusa. No i tutaj trochę śmiechu było z tego powodu, że ludzie się śmiali, że no po prostu wzięli model, który już wcześniej, że tak powiem ładnie, wydrukowali. Pozmieniali parę detali, poprzesuwali elementy na modelu, usunęli kilka elementów, zmienili główkę i wydrukowali po raz kolejny. No w tym razem wygląda w ten sposób. No, powiem tak, sam model jest okej, okay, tak? No to nie jest jakiś szpetny model, prawda? Natomiast nieładnie powiem, nie jest on brzydki, ale jeżeli chodzi o to, że to jest model na Warhammer Day, tak. to jest po prostu komedia. No te modele zawsze na Warhammer Day, czy tam Warhammer Festy, czy jakieś inne Games Day'e były modelami wyjątkowymi. Nawet teraz po latach są modelami cenionymi i poszukiwanymi. Raz, że przez swoją jakąś tam rzadkość i wartość kolekcjonerską, a dwa, że no są po prostu fajne te modele. Dokładnie. Teraz ten model, po prostu zaraz o nim zapomnimy, bo wygląda jak dziesiątki innych modeli i wysrywają tych modeli takiej ilości, że w pewnym momencie no już po prostu szkoda, nie? Jest wiele innych jednostek, które można by wesprzeć. No może nie Necron Lordów, ale są inne jednostki, no nie wiem, chociażby do Dark Eldarów, dodać im jakichś fajnych kolesi, nie wiem jak tam się nazywają ich tam jednostki, czy no chociaż do Tau. Farsir chociażby. Farsir jakiegoś nowego, no kurczę, a to strają tymi Space Marinami, ja wiem, że to jest flagowy produkt, ale kurde, przyciągnijcie, może jakbyście promowali inne rasy, to może ktoś by zauważył, że inne rasy też istnieją i nie walczylibyśmy kurwa Space Marine na Space Marinów, non stop. Dokładnie. No tutaj jako przykład może posłużyć na przykład Quartermaster od Krieg, bo tutaj on ma miał model na Games Day i on ma model, znaczy miał model w Forge Worldzie i to jest niby ten sam gościu, niby wszystko ma tak samo, tylko miał dodane właśnie jakieś szczegóły, pozę miał kompletnie zmienioną, także no tutaj zamiast pójść w upgrade, to oni poszli w downgrade. Tak, to dosłownie wygląda. Zamiast zrobić ten model, już mogli naprawdę wziąć tego kapitana z Indomitusa i zrobić go jakoś, nie wiem, jeszcze mu coś dodać. Albo przerobić. Nie mówię, bo może też za dużo już tego by mogło być, ale mogliby go po prostu jakoś przerobić. A nie, że tutaj ogołocili go z tych dodatków i powiedzieli, siema, to jest specjalny model. Bo specjalny, bo nie musisz tego usuwać, nie? Wincu nie będzie musiał skrobać. Tak, dokładnie. Natomiast słabe jest to o tyle, że ta cała sytuacja, że w obecnym klimacie, żeby nie wiem co GW zrobiło, to i tak dostanie falę krytyki i muszę im powiedzieć, że jestem świadom tego, że nawet jakby wydali model jeszcze bardziej zdobny niż poprzedni, to byśmy się pewnie przyczepiali do tego, że jest na stronę, wiesz, detali. Tak, dlatego ja powiedziałem, że tutaj możliwe, że byłoby tego za dużo i mogliby po prostu zmienić te dodatki, jakieś inne nie, dać, niekoniecznie po musiałby nie dać mieć... Space Marina, nie musi to być Space Marine dokładnie, za każdym razem, dokładnie, mogliby czemu naprawdę... Czemu w Sigmarze, powiedz mi, właśnie przejdziemy teraz do drugiego modelu, czemu w Sigmarze może to być wampir? Ja wiem, że wampiry zaraz wychodzą, ale wampiry, broń Boże, nie są flagowym produktem Age of Sigmar. No nie są. Są Stormcasti i są Nighthunty chyba teraz, tak? Dobrze kojarzę? W tym najnowszym roku? Ja nie kojarzę, bo nieważne, jeszcze nie ale wiesz, ale Stormcast tu powinien stać. Tak, dokładnie. Jeśli by, idą z tą logiką. Dokładnie, powinien stać tu Stormcast, a nie stoi. Dlaczego potrafią to zrobić w Age of Sigmar, a nie potrafią tego zrobić w 40? Czemu tam nie jest właśnie Tau? Czemu tam nie jest Dark Eldar? Eldar? No nie wiem, co mi nie przychodzi mi do głowy. Kurwa, Tyranida by wystawili. Masa ludzi by z chęcią pewnie pomalowała, wzięła sobie ten model, bo nigdy nie malowała Tyranida. Wiesz, takiego Tyranida, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, tylko tutaj. Cokolwiek innego nie w Power Armorze.
Tak. Dobra, zerknijmy na tego wampirka, na tą wampirzycę. Na moje oko mi ten model się bardzo podoba. Powiem dlaczego. Bardzo fajnie widać smukłe palce. Zwróć uwagę, że są, nie są takie heroic scale te palce. Są takie cięciuteńkie. Ona coś tym paluszkiem pokazuje, więc ciekaw jestem, ile ludzi będzie miało połamany ten palec. Nie ma bub armora jakiegoś takiego mocno, wiesz, wyciągniętego. Widać, że to jest kobieta. Chociażby po butach, no i po kształcie twarzy, więc hip hip hura, GW udało się zrobić w miarę kobiecą tam twarz, gdzie widać, że to może być potencjalnie kobieta. No i fajnie ten model. Nie jest dynamiczny, jest bardzo statyczny, ale taki, ma trochę takiej epickości. Mi się podoba. Nie wiem, czemu zresztą... Ma sześciopak. Ma ośmiopak właściwie, nie? Ośmiopak. Chłodnicę ma na klacie, tak. A nie, sześciopak, chodzi ci o brzuch. No tak, faktycznie. Tak, brzuch. O to mi chodziło. Mogli jeszcze zrobić ten kolczyk, który tam wisi, mogli zrobić z pępka. Już w ogóle byłoby lata 90, nie? BoobTube tak zwany. Znaczy, czyli... tak jak ja już tutaj mówiłem, jak sobie oglądaliśmy ten model jeszcze przed odcinkiem, ja bym tutaj chętnie ją widział w jakichś włosach długich, ale no jakby no nie podchodzi mi ten model z tego powodu, ja nie lubię po prostu łysych wampirów, ale na przykład Ziggy mówi, że bardzo fajny, mu się podobają łyse wampiry. Wiesz co, także... mogliby zrobić jedną rzecz, która może by była trudna do zrobienia, tak myślę sobie. Fajnie by wyglądał ten model, faktycznie jakby miał włosy, miałby takie niezbyt dużo, bo znając GW by zrobili takie nastroszone włosy, takie wiesz, puf, no tak, wiesz, takiego tak. Irokeza. A fajnie by było, jakby oni zrobili te włosy i by one spływały na przykład po uszach, po karku i spływałyby między tymi, w tym pancerzu, środkiem by spływały. Że ma tak włożone w pancerz. Tak, i to fajnie by wyglądało. Jest to możliwe do zrobienia, ponieważ projektują wszystko w 3D, więc to jest tylko, wiesz, do wydrukowania. I też ustawiłoby od razu głowę do przeklejenia w jednej jedynej słusznej pozycji, nie? Bo ona tylko w jednym miejscu by ona pasowała tak idealnie. I spokojnie mogliby to zrobić. Spokojnie. Jeśli chcesz, właśnie tak jak są ludzie, którzy na przykład nie lubią łysych wampirów, to może go sobie założyć główkę. A poza tym ta główka byłaby, ta z włosami, była nieużywalna do niczego innego, no bo te włosy by tam wszędzie na innych modelach by dziwnie wyglądały. Natomiast można by założyć modelowi... Wiesz, jakiego bym wampira w ogóle chętnie kiedykolwiek zobaczył? Hmm? Jakiegoś wampira, który ma związane włosy. Tak w takiej, wiesz, w kitkę na przykład. No, bo nie wiem, czy taki model był. Może jak wprowadzą... Chętnie bym takie coś zobaczył. Może jak wprowadzą jakieś, wiesz, w Sigmarze te już Kitajców tak, sorry, i tak dalej. Sorry, że cię przerywam, ale to generalnie mi by się strasznie kojarzyło, nie wiem, czy grałeś może w serię Heroesów, w piątej części były właśnie... Tak, ale znaczy no, okej. Okay. W piątej części były wampiry u Nekropolii, które właśnie były takimi, że tak powiem, lordowo tak ubrane i oni mieli właśnie związane włosy tak z tyłu w taką kitę i to tak fajnie wyglądało, jako taki, wiesz, po prostu tak dodawało im takiego, jakby to powiedzieć, lordowego wyglądu. Tak, dokładnie. To ja tu jestem kozak, ja będę chodził w kitce, nie? Dokładnie. Spoko. No także... Sorry GW, ale no trochę po prostu barszczycie z tym typem. Jeżeli chodzi o 40-kowy model, to beznadziejny, ale Age of Sigmar całkiem spoko. No poza tym zobacz, masz, to się nazywa Primaris Lieutenant with Storm Shield, czyli kolejny generyczny ziutek, którym zapomnisz po 5 minutach. A tu mamy panią w wampirzyce, panią Anastasę, Anastę Malkorion. Przynajmniej ma kurwa imię, przepraszam bardzo, ale ma imię. Wysililiście się chociaż, żeby wymyślić imię i pewnie gdzieś pojawi się może, miejmy nadzieję, jakiś, wiesz, kawałek, paragraf, lord jakiegoś dla niej, a nie no, kolejny ziutek. Nekrońskiemu lordowi też dali imię i temu, jak on tam się wabił, temu kryptekowi też dali imię. No a oni chyba tylko przy... No właśnie, chciałem powiedzieć, czemu nie przy Space Marinach? Zróbcie ziutka, no przecież kurczę, dajcie im imię, no. Mogliby po prostu mu dać jakieś imię i zrobić z niego jakiegoś takiego bohatera, takiego, no żeby coś innego jeszcze robił. Tak, dać mu kartę, która się pojawi, niech on będzie od razu, niech się idzie do Legends i tak dalej, niech będzie przekozakiem, że tylko z kumplami w narrative można zagrać. Ale wymyślcie coś, ruszcie kurde tymi pustymi łbami jakiejś odrobinę inwencji twórczej, a nie... kopiuj, wklej, kurde, tych Space Marines trzaskają i teraz tych Lloydków masz i zastanawiasz się, czy on jest z Indomitusa, czy z jakiegoś innego, czy po prostu... idźmy do następnego. Dobra, wiesz co, bo już za długo narzekamy. Tak. Ja już bym przeszedł do następnego, bo ludziom by się pewnie znudziło nasze tutaj narzekanie na tego Na pewno przychodzą tutaj po nasze narzekanie. No, w sumie, tak, no, jak my co drugi... Znaczy,
Ja co 6 odcinków, a ty co drugi odcinek na coś narzekasz. Erko, jesteśmy Polakami, jesteśmy w Polsce, tu się pije i tu się narzeka. I się je kiełbasę. I się kiełbasę, pierogi. Dobra, ale mamy dobry news, mamy White Shields are back, suplement tak. Do Kadi wraca. Oj, tak. Niestety nie wraca to suplement w formie takiej standalone, wraca właśnie w tej książce Warzone Octarius Book One Rising Tide i to będzie tam pewnie z 6 stron Kadia dostanie, bo na tyle zasługuje. Ale oddaję ci głos do studia po stronie okopowej. Dobrze, tak więc w okopie piękna pogoda. Generalnie jak zobaczyłem to, to liczę bardzo na... Pada airshakerami. Jakiś... Tak, dokładnie. Jakby no, synoptycy ostrzegają. Będzie grzmiało. Będzie grzmiało dzisiaj. Dobrze, także generalnie no, suplement do Kadi. Kadi wszyscy znają, nie wszyscy lubią, nie wszyscy... No dobra, nie wszyscy lubią, niektórzy nie. Chciałem coś wymyślić jakiegoś oryginalnego, ale nie wyszło. W każdym razie mamy strategem White Shields. Czy kim są White Shieldzi? To są poborowi, ale kadiańscy. Tak, w skrócie. I generalnie, jak widzicie, ten strategem kosztuje 1, a od 1 do 3 command pointów. I ten strategem polega na tym, że przed bitwą, kiedy sobie naszą armię tworzymy, i nasz Warlord jest po prostu z kadiańskim keywordem, wtedy wybieramy sobie nasz jeden detachment z naszej armii i wszyscy poborowi, kadiańscy, z tego detachmentu dostają keyword White Shields, dostają liderkę na szóstce, no to na pewno jest wyższa, wydaje mi się, że oni normalnie mają piątkę. I co ważne, tracą, to jest dobra strata, tracą oni Raw Recruits Ability. Na czym polega ta abilitka? Już wam tłumaczę. Kiedy rzucaliśmy rozkaz na taki oddział poborowych, wtedy rzucaliśmy kostką dodatkowo i dopiero na 4+, ten rozkaz na nich działał. Inaczej oni go po prostu olewali, no bo są... Oni są tu nowi, oni tylko sprzątają, oni dostali karabin, nie wiedzą jak działa magazynek. W każdym razie, tutaj mamy, że jeżeli nasz detachment zawiera 2 albo mniej oddziałów tych poborowych, wtedy ten strategem kosztuje tylko 1 CPK. Jeżeli mamy w tym detachmencie 3 lub więcej oddziałów tych poborowych, wtedy kosztuje już 2 command pointy, a jeżeli mamy 5 lub więcej, to wtedy już kosztuje 3 punkty. I tutaj jeszcze jest taka notka do właśnie krucjaty, że jeżeli używamy tych Specialist Reinforcement Requisition, żeby zupgrade'ować sobie właśnie naszą rozpiskę, czy armię naszą w krucjacie, wtedy, jeżeli użyjemy tego stratgemu, tylko jeden oddział tych poborowych będzie z niego korzystał. Po prostu wybieramy jeden i oni z tego korzystają. Tak więc tutaj wygląda na to, że panowie konskrypci, tak dobrze to wymówiłem w końcu, no wracają do łask, jakby... Teraz są sensowni po prostu. No przynajmniej mamy zasadę jakąś, którą można ich jeszcze zboostować i wykorzystać jakoś sensem, nie? A nie jest to dokładnie, zwykła ściana mięsa i miałeś chyba albo nie miałeś w ogóle konskryptów, albo miałeś ich 400, nie? Na stole. Tak, dokładnie. Wtedy, na początku ósmej, początek ósmej edycji to byli konskryspi z jakimiś inwulami, innymi rzeczami, to po prostu zalewało stół. Z niewidzialnością, stary, z niewidzialnością. Nie, to siódma, siódma, ja mówię o ósmej. Tak. No, dobra. Nie wiem, czy chcesz coś jakoś tu skomentować? Nie, ja się cieszę, że Kadia wraca i że Kadia się gdzieś pojawiła. Że Kadia stoi. Że Kadia stoi, bo przechodzimy. Tak, Kadia stoi, przechodzimy sobie tutaj do strategiemu. Kadia Stance. Planeta, jak to było? Planeta się załamała, zanim Gwardia to zrobiła po polsku? A jest, the planet broke before the Cadians did. Dokładnie. W każdym razie mamy tutaj Cadia Stance za 1 command pointa. Używamy tego strategemu w dowolnej fazie, kiedy nasz unit zostaje zaatakowany, znaczy zostaje wybrany jako cel ataku. I do końca tej fazy, jeżeli jest jakiś atak przeciwko temu unitowi jakby robiony, wtedy dostajemy zmniejszonego transhumana, czyli wszystkie niemodyfikowane rzuty na wunda jedynki i dwójki zawsze failują. Czyli dopiero tak naprawdę ranicie gwardzistów na 3+. I co tutaj jest jeszcze istotne? Że nieważne jaką ma abilitkę wasza broń. Po prostu rzut na 1 i 2 to jest fail. Możecie mieć plus 1 to wound, wyrzucicie dwójkę, failujecie. I tutaj jeszcze kolejna dodatkowa rzecz, która zwiększy żywotność gwardzistów, to jest to, że jeżeli
ten atak wymierzony w ten unit ma damage characteristic, czyli po prostu zadaje jeden damage'a, wtedy sobie dodajemy plus jeden do rzutu na armor. Także gwardzista po tym gemie chodzi z na wszystko, co ma damage 1, chodzi z 4+. A wbrew pozorom jest bardzo dużo broni, która ma damage 1. Dokładnie. I nie wiem, czy to można skombować, ale wydaje mi się, że można to skombować również z chociażby light coverem. I wtedy gwardzista za murkiem ma 3+. Nie, na pewno stoisz za murek, dostajesz także jeden, za to dostajesz kolejny. Dokładnie, i także robi się zabawnie. Jakby wyobraź sobie blob 20 konskryptów, którzy stoją z 3+ za murkiem na obiektywie. No robi się zabawnie, nie? Jest to coś, no wydaje mi się, że... Masz te zasady blasta i tak dalej, ale oni ci mówią 3+, tak jak Space Marine. Także to jest ciekawe. No dobra, mamy jeszcze ostatnią, tak? Jeszcze, nie, tak? Jeszcze mam tam kilka, ale tutaj z takich... Dawaj. Z kadiańskich nowości. Nie, jeszcze jest ten miecz później niżej, ale to za chwilę. Tutaj mamy naszą doktrynę, Born Soldiers. I tutaj w sumie ta doktryna, nie do końca wiem, jak działała wcześniej, ale wydaje mi się, że nie było tej drugiej części, ale to zaraz wam powiem, o co dokładnie chodzi. Tutaj generalnie kadianie, jeżeli w wcześniejszej fazie movementu, w poprzedniej turze stali, jeżeli oddział gwardzistów stał, nie oddział gwardzistów, cokolwiek z Kadii stało po prostu, nie ruszyło się w poprzednim movemencie, wtedy dostajecie reroll jedynek na hity w shooting phase'ie. Tak więc, no, darmowy reroll jedynek za to, że się nie ruszasz, brzmi to jak spoko sprawa dla czołgu na przykład, nie? Bo czołgi z reguły mają duży zasięg, no i dostajesz po prostu reroll jedynek. Ale co ważne, tutaj ta druga część, wydaje mi się, że jej nie było, nie jestem w 100% pewien, tak powiedziałbym 80% jestem przekonany, że tego nie było, że jeżeli oddział piechoty z tą doktryną otrzyma rozkaz take aim, wtedy zamiast rerollu jedynek mamy reroll całego, po prostu wszystkich faili, cały rzut możemy po prostu przerzucić, nieważne czy wypadnie nam dwójka, trójka, możecie to przerzucić, no do końca fazy. Tak więc bierzecie sobie, nie wiem, chociażby bierzecie sobie głupich gwardzistów, trzy oddziały, bierzecie sobie jakiegoś gościa, który może rzucić trzy rozkazy, a są tacy, no wszystkim mówi take aim i macie tam z każdego oddziału po prostu na wszystkim przerzuty, nie? Na two hit. Także brzmi to dobrze. Force multiplier, jak to się mówi, nie? Po prostu coś, dokładnie, co kiepską jednostkę nagle wypromuje. Tak, zwłaszcza jeżeli jeszcze do tego sobie dorzucisz na przykład rozkaz first rank fire, second rank fire, który sprawia, że masz z 10 gwardzistów masz 40 strzałów z Las Ganona, no to by było. Las Ganona. No wtedy, z tą ilością to już jest trochę Las Ganon. Jest trochę, no, jako jeden no, Las jakby Ganon. Jak dobrze obsłużysz ich rozkazami, no to naprawdę, to mimo że to ma siłę 3 i brak AP, to zmuszasz przeciwnika do rzucania takich ilości save'ów, że no umiera, nie? Spam, pestkowanie. Dobrze, i tutaj mamy ładny obrazek tego gościa, którego tutaj miecz mamy, przynajmniej Lucas ja tak... Baston. Tak, ja tutaj wnioskuję, że to jest ten człowiek. Tak, jest napisane tutaj. Before the charismatic sergeant named Lucas Baston became the face of Cadian Valor and inspired billions of troops to match his skill and grit. Okay, czyli zanim Cadia upadła, Lucas Baston stał się takim symbolem honoru i zainspirował tutaj, miliony. Tutaj musicie mi wybaczyć moją niewiedzę, ale się Cadian nie interesuje. Jakby Krieg jest moim głównym konikiem, że tak powiem. W każdym razie mamy tutaj... Tak? No, możesz mówić? Nie, no mówię, że to sąsiedztwo, są sąsiedzi. Aha, tak, sąsiedzi. Oni tam czasami sobie zerkam zza płota, co tam robią. W każdym Kadia, razie mamy... Kadia to taki ten, sosnowiec Kriegu. Ładnie. W każdym razie tutaj mamy, że ten miecz może wziąć tylko model, który wcześniej ma wykupiony Power Sword. No i on zastępuje nam ten Power Sword. I tutaj mamy taką abilitkę, że... Kiedy przyjazny kadiański unit piechoty jest w 6 calach od tego nosiciela, tego miecza, wtedy po prostu olewamy combat attrition, znaczy olewamy minusy do testu na combat attrition, czyli na to no morale po prostu. Jakby, dla wszystkich jak jednostek piechoty w 6 calach, tak? Tak. Jak stracimy na przykład połowę modeli, to nie mamy tego minus 1, bo no, ignorujemy to.
No i tutaj siła plus 2, czyli w praktyce pewnie będzie tam, siła 6. Powiedzmy, 3 ataki, siła 5, AP 3, damage 2. Tak, tak, taki standardowy, powiedzmy, jak Platon Commander jakiś to weźmie, to coś w tym stylu to będzie. No i tutaj mamy. Rzecz. Tak, i to jest bardzo ważna ostatnia rzecz, bo Gwardia dostała przestawkę przed grą. O co chodzi z przestawką? Już wam tłumaczę. Kiedy sobie już wystawimy nasze armię, jest przed pierwszą rundą, to znaczy po rzucie o zaczynanie, ale jeszcze przed rozpoczęciem gry, bierzemy sobie jeden kadiański pojazd, z wyjątkiem Titanic, no Baneblade'a by ciężko było jakoś skitrać, z naszej armii, który jest w naszym deploymencie i do trzech jednostek kadiańskich, które nie są pojazdem. A z naszego deploymentu również. I możemy je po prostu gdzieś sobie przerzucić w naszym deploymencie. Po prostu jeszcze raz je rozstawić i jeżeli misja używa Strategic Reserves, wtedy możemy wsadzić je do tych Strategic Reserves bez płacenia za to dodatkowych CP-ków i co jest jeszcze istotne, nieważne ile unitów już jest w tych Strategic Reserves, no bo wiemy, że połowa punktów może być tylko w tych rezerwach. Tak więc tym możemy sobie dopakować coś tam jeszcze, chociaż w Gwardii raczej i tak się nie pakuje do rezerw, chyba że jakichś Scionów czy coś takiego, co może spaść z tego Deep Strike'u. Także wygląda to świetnie, a jeżeli chodzi o to, że jeżeli macie tą zasadę i na przykład ktoś, przeciwnik, na przykład Grey Knighti, mają również taką zasadę z reliktu. Wtedy po prostu rzucacie kostką i ten, który wygra ten rzut, to pierwszy się redeployuje. Tak więc ten rzut na przykład opłaca się przegrać. A nie. Zwycięzca. A przepraszam, wybiera. On wybiera. Tak, wybiera. Tak, wybiera. Dobra. To sobie możesz właśnie chcieć, żeby. Czy będziesz wolał wybrać, bo będziesz mógł zareagować na to, co przeciwnik zrobił. No raczej zwycięzca będzie zawsze się redeployował jako drugi. No, dokładnie. No. Okej, okay, więc Kadia, fajnie, że wraca. Szkoda, że wraca jako pewnie 3-4 dodatkowe strony w kolejnym booku. Ale jakie? Ale jakie strony, tak. No to i otwiera wiele możliwości. Otwiera wiele możliwości, jak najbardziej. I mamy ostatniego newsa, tak z tego co pamiętam, nie, przedostatni news z 13. To jest taki news, który taka ciekawostka. Ja już gdzieś widziałem te modele zrobione przez tych Tajlandczyków. Zobaczcie, jak wyglądają sklepy w Tajlandii w ogóle. Nie jestem pewien, czy to jest sklep Warhammer, czy to jest po prostu jakiś, wiecie, FLGS, czyli taki nasz zwykły sklepik. Nie widzę tutaj, żeby to... Nie, to jest po prostu Wargame, Legendary Wargame in Bangkok, Thailand, czyli po prostu zwykły sklep w Tajlandii. Zobaczcie, jak wyglądają. Mają co najmniej, no tutaj widać cztery duże stoły normalnie, masa ludzi się kręci. Oczywiście wiadomo, że robili pewnie zdjęcia, więc wszyscy się zleźli, ale załóżmy, że to jest Gaming Day. No ale najważniejsze, że ludzie z tego sklepu zrobili, o, coś takiego i to jest w ogóle fantastyczne. Knighta nie widziałem jeszcze, to są jakieś części samochodowe, to napisane jest, że o, z samochodu, nie, to jest masa rzeczy samochodowych i po prostu akurat tutaj są felgi, tu są felgi, tu jakieś kable, rurki i wszystko wykorzystali, to jest garbusa rozpoznaje te... jak się nazywa? Paldrony. Te paldrony, ale są nad kola z garbusa, tu jest kawałek maski z garbusa. Boczek, maska, tu jest garbusa. No tu są jakieś blachy pewnie, albo jakieś inne, wiecie. I nawet, bo bardzo mi się podoba, że jest nawet ten podstawek zrobiony. Zobacz. Tak. No i przyjemny cosplay, to widać, dziewczyny fajnie się przebrały. Bronie porobione, nie są jakieś, wiecie, wygolone, co zawsze mnie wkurza w cosplayu, bo z reguły tak to nie wygląda. No chyba, że model też tak wygląda, ale najbardziej cool, badass wygląd ma ten motor, który zrobili. Wygląda on naprawdę fantastycznie. Szkoda, że nie można nim jeździć, jest zwykły taki prop, po prostu to stoi. Można to przestawiać, tak, ale i wygląda... Tak wtrącę, że na pierwszej nierówności mi się zatrzymał. Bo to tak, zobacz jakie to jest niskie. Nie jest aż tak niskie. No nie, poza tym, nie, ale... Zwróć uwagę, że ale... są takie pojazdy jak na przykład Citroeny, które zatrzymując się opuszcza się całe zawieszenie, nie? No, więc to też prawda. Tak, tutaj też może być coś takiego, że po prostu ten motor, wiesz, im w pewnym momencie odpalasz motor i nagle robi i do góry, wiesz, podnosi o kilkanaście centymetrów, nie? To też to wszystko by się no, dało. Może tak być, znaczy... Jakby, no to jest 40, tutaj nie powinniśmy szukać sensu, aczkolwiek wygląda to śmiesznie. Natomiast trochę. Jak patrzycie sobie tutaj, tu ma bug i tak dalej, uważam, że to jest totalnie, jeśli chodzi o taki, szukanie takiego mini-realizmu w tych motorach, czy nie uważacie, że ten motocyklista, ten kierowca powinien być chyba bardziej z przodu, po prostu powinien być zasłonięty, chociaż z boku trochę, a bug można wzmocnić kilkoma warstwami, nie wiem, rokritu, tam do ceramitu i tak dalej, i zrzucić go z tyłu, żeby pilot, czy kierowca był zasłonięty.
A nie, tutaj takie wielkie, szerokie. No i mamy ostatecznie jeszcze rzut okiem na tego Knighta w nocy, gdzie jest oświetlony. Ja nie fajnie. Wiem, czy to w ogóle... Nie, to jest chyba w ogóle ten Canis Rex. To jest tak, bohater tak, też tak, od tak, rycerzy. Tak, to jest Canis Rex. Jest napisane tam gdzieś w treści. No, nawet ma na tym, na przodzie, na tym takim, ja to nazywam papierkami, pod głową ma taki ten... Liberite ma tu napisane akurat, nie Canis. A to ja myślałem, że tam, kurczę, to jest tak małe, że myślałem, że to ma napis. Nie, ale wiesz co, tutaj jest Libertas. A dobra, jak przybliżyłem... Ale ma na głowie, widać, na głowie ma napisane, widzisz, Canis Rex, tu ma napisane Canis Rex. Nad głową ma taki element, gdzie ma napisane Canis Rex. Bardzo Dobra. Fajnie, bardzo mi się podoba takie zajaranie, natomiast kurczę, czy on zostanie dopuszczony do turnieju, czy GW go zaakceptuje i tak dalej. Właśnie, jeszcze przyjadą, zabiorą, bo to IP łamie. Słuchajcie, jak otworzycie sobie najnowszy White Dwarf, który będzie niedługo się pojawi, to tam na stronie, w listach gdzieś będzie, ja to wam wrzucę, postaram się wrzucić ten obrazek, a jeśli nie wrzucę, to gdzieś na fanpage'u swoim wrzucę. Obrazek, gdzie... No cóż, GW cieszy się, że ktoś zrobił graffiti. Ja sobie tutaj tak szukam tego obrazka. Ktoś zrobił graffiti w klimacie 40. To zrobił jakiś Joseph Davis w Memphis, USA. I tam zrobił Adeptus Mechanicus, Space Marina i Orca, którzy stoją się, patrzą na drukarkę 3D. I drukuje się tam jakiś model. Co prawda drukuje się model goryla, ale... Dużo bym dał, żeby tam się drukował jakiś model, na przykład Primarisa, i to byłoby już w ogóle mega śmieszne. Jak bardzo niby taką słowa, tak to by było naprawdę mega śmieszne. Jakby tam się drukował jakiś kolejny Primaris na przykład, nie? Także tak, GW tutaj nie poznało się chyba, bo takim mini trollu chyba dla nich, nie? Mm-hmm. No cóż, przejdźmy jeszcze, do... No, znaczy, dobra. Nie, poczekaj jeszcze, okay. Na dole niżej jest tyranit wychodzący ze ściany i to też wygląda świetnie. A tak, mają w sklepie, tak, przepraszam, bo nie, faktycznie, nie, mają, to jest jakiś filmik, nie wiem, czy będzie słychać. Check this out. Mają pilota. Mają pilota, czekaj, to się coś będzie działo. It moves. O kurde. The mouth and the claw actually move for real. Jeszcze mogliby zrobić przycisk, który on robi albo coś z tym. No tak czy inaczej, chłopaki mają tam mega fantazję. Wyobraźnie i umiejętności, żeby zrobić takie rzeczy. Czad, propsiki, naprawdę rewelacja. Do takiego sklepu aż chce się przychodzić i zrobić, chociażby po to, żeby sobie zrobić zdjęcie pod takim typem, nie? Zresztą tak jak te panie tutaj robią. Jeszcze ten pilot wygląda jak ten... Tak, jak Reaper Swarm. Reaper Swarm, tak, właśnie, Reaper Swarm, dokładnie. Ja Squiggy powiedziałem, Boże. Reaper Swarm, oczywiście. No, widać, kto tutaj jest od orków. Tak jest. Dobra, lećmy do ostatniego newsa, którego tak potraktujemy troszeczkę po macoszemu, bo ten boks jest absurdalnie drogi i bardzo mało ludzi go kupuje. Zresztą to potwierdzają sklepy, które zauważyły drastyczny spadek ilości zamówionych tych boksów. Z tego co wiem, to ledwo 10 boksów jest zamówionych tam w kilku moich lokalnych sklepach. No Harrow Deep, Warhammer Underworlds. Niestety będę czekał, aż wyjdą te modele albo osobno, albo ktoś będzie sprzedawał te modele osobno, ponieważ chciałbym tych właśnie Król Boysów, ten oddział cały, jako po prostu oddział gdzieś sobie do swojej armii dorzucić, bo oni będą fajnie z tymi moimi potworkami, których ostatnio składam. Wiesz, tych takich kroczących, nie? Mhm. Oni będą fajnie z nimi współgrać. No i mamy tutaj też oczywiście Stonecastów, Xandires, Truth Seekers. Także fajne modele, o nich rozmawialiśmy, ale chcieliśmy po prostu powiedzieć, że jest. Oczywiście wychodzą w kolorowym plastiku. Oczywiście są to snapfity, żebyście czasem nie musieli używać kleju. No i mamy karty, mamy wszystko, wszystkie znaczniki. Z drugiej strony, jak ktoś by był zainteresowany odkupieniem wszystkiego innego, poza Król Boysami, i nawet karty mogę od Król Boysów sprzedać, to dajcie mi znać, z chęcią kupię boksa i sprzedam wam całą resztę, bo nie potrzebuję. Chcę tylko modele i ewentualnie kartkę z zasadami, która do nich wyjdzie w White Dwarfie pewnie za jakiś czas. Wiesz, jaki model mi się najbardziej podoba z tego boksu? No. Możesz zgadnąć. Ten orzełek? Tak. No fajny jest orzełek. Chętnie bym go sobie... Znaczy co? Ja chętnie bym generalnie jakiegoś ptaszka mojemu temu, Marshallowi od Krieg przyczepił. Takiego, wiesz, że ma orła takiego na ramieniu albo... No. Albo jak miał... Motyw. Nie wiem, czy on ma jakąś rękę wystawioną, to może mógłby zrobić tak, że mu siedzi na ręce. Nie ma właśnie. On ma dwie ręce tak jakby... Szpadę i drugą tak się podpiera po prostu.
wpadę, no, Power Sword. Właśnie, mógłbym siedzieć na ramieniu. Na ramieniu albo na Power Swordzie mógłbym siedzieć, w tym stylu. Dałoby radę. Ogólnie bardzo fajne modele, nie mówię, że nie, ale... No a, i cena 325 zł za ten box na GW? Jakby, powiem ci tak, to są kolejne Stormcasty, ale one wyglądają fajnie. Tak. Tutaj... Różnią się, w przeciwieństwie do takiego jednego modelu, który już dzisiaj omawialiśmy. Tak, bo oni starają się coś robić. Każdy ten crew robi coś innego. Byli magowie, byli kolesie od napieprzania z młotkiem, byli kolesie tam coś od innego bicia się, byli właśnie, tutaj mówię, byli magowie, byli łucznicy, są ci, tacy miks wszystkiego, bo jest i łucznik, ale i koleś z młotkiem. Najśmieszniejszą rzeczą jest to, że ta kobitka, która jest na okładce Harrow Deep, nie ma kaptura na okładce, a tutaj chyba coś nie pykło i założyli jej ten kaptur. Nie, no ma tutaj szmaty jakieś... Za głową ma tutaj szmaty, no i to jest to samo. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że nie wiem, to tak wygląda, jakby komuś coś nie wyszło, na przykład z włosami, to dałbym jej ten kaptur. A, dobra, możliwe, ale też nie doszukujmy się też, wiesz, po prostu ktoś miał wizję, że tutaj będzie w kapturze, wiesz. To już był taki, wiesz, taki joke po prostu. Aczkolwiek szkoda, bo tutaj ma bardzo fajną główkę i bardzo fajne takie sisterkowe włoski, nie? Więc no, to pasowało fajnie. Dokładnie, wygląda jak sisterka, ale... Chyba, że nie chcieli, żebyś odcinał tą głowę i wklejał na sisterki. Może. Tam ktoś powiedział, że no tutaj no, konwersje nie wolno. Tak, no dobrze, moi drodzy. Oczywiście, żeby każdy sobie tam żeby ktoś tego nie wziął do siebie, my sobie żartujemy tutaj. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się soon. Jak coś się pojawi i będziemy mogli coś omówić i sobie popitolić trochę. Jak zwykle wychodzą nam coraz dłuższe te odcinki, to no, co mnie przeraża, ale... No właśnie, się... nie? Dajcie nam znać, czy wolicie, żebyśmy się streszczali jednak z tym, czy lubicie, jak tak pitulimy po prostu i ja trochę narzekam, Erho mnie zatrzymuje, później Erho na coś narzeka, ja się do niego przyłączam. Wypraszam sobie, w większości to ty narzekasz. Ale widzisz, zauważyłeś, co ja zrobiłem? Że powiedziałem, że ja narzekam i ty mnie powstrzymujesz, a jak ty narzekasz, to ja się do ciebie przyłączam. Aha, dobra. Tak, możemy zrobić tak, jak w dzienniku Ziggy będzie robił ten, a ja będę mówił: dzisiaj wychodzą nowe modele do Harrow Deep. I przyspieszymy to o 25%. Tak, i będzie. Mamy 3 Stormcastów oraz... Nie, ja nie umiem tak szybko. Ja bym musiał sobie skrypt po prostu... Ale nie będziesz musiał tak szybko mówić, bo my to przyspieszymy po prostu. Aha, dobra. Dobrze, dajcie nam znać, czy wolicie takie dłuższe formy, czy takie krótsze. No, staramy się systematycznie w miarę to robić. Dzisiaj na przykład działamy naprawdę z frontu, bo Erho jest w domu, a ja jestem na wyjeździe. Więc siedzę w pokoju hotelowym, dlatego pewnie mnie go trochę gorzej słychać, bo już mam mikrofon. Z jedną lampką, która ledwo co świeci, czasami z prądu nie ma. Za oknem ludzie chodzą w szmatach poubierani. Ludzie zombie. Płoną. Ludzie zombie. Bo to, dokładnie. Bo to śląskie jest, więc tutaj nie wiadomo. Dokładnie. Węglem rzucają w okno. Węglikami w okno. Naraziliśmy się teraz sporej rzeszy osób. I tak nas nie znajdą. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Siema. Do usłyszenia. Hej.